Co pan sądzi o grze aktorskiej pana bratanka Antka Królikowskiego i z czego może wynikać jego ogromna popularność i rosnąca popularność? No ma talent, ma niewątpliwie talent. Jest mądrym facetem, ciekawym facetem, ciekawym życia, niezwykle kontaktowym. Cieszę się tylko, mogę się tylko cieszyć z tego, że ma fajną pracę. I trzymam kciuki za niego, żeby pokierował swoim życiem zawodowym i osobistym w taką fajną stronę jakąś. I na koniec, na deser, chciałam pana zapytać jeszcze, czy zagrałby pan u Patryka Wegi? Czy pan by taką opcję rozważył? A może już taka propozycja padła? A dlaczego nie? Dlaczego nie? Nie. Jeżeli to byłaby ciekawa rola jakaś, to jak najbardziej.